dla nas kolejne bardzo ważne. Mecz taki, można powiedzieć, jakiego się spodziewałem ja osobiście i mi pracujący z drużyną, czyli z dobrze zorganizowaną drużyną w obronie, która w zasadzie broni całym zespołem, że trzeba będzie dużo cierpliwości, dużo koncentracji, żeby też w tych chęciach i akcjach ofensywnych, szukania bramek, nie narazić się na jakiś kontratak. Można powiedzieć, że w pierwszej połowie raz tylko się zdarzyło, że Lechia wyszła z takim groźniejszym kontratakiem, po którym i tak nic się nie wydarzyło, więc pod tym względem, pod względem taktycznym, tego jak drużyna dzisiaj zagrała, jestem bardzo, bardzo zadowolony, wiedząc, że i oczekując właśnie taki mecz, jaki tu miał miejsce, minus trochę tylko za kilka nerwowych sytuacji w końcówce, znaczy kilka niepotrzebnych stałych fragmentów, ale to też wiem, że jest duża, duża chęć i duża energia i ochota na przywiezienie zwycięstwa, więc też czasami to powoduje, że są fauly, które nie do końca mają sens. Znaczy, nie ukrywam swojego zadowolenia, że tabela wygląda tak, jak wygląda, natomiast ona o nie świadczy o tym jeszcze i nie można takie wnioski wyciągać, że jest to tak silna Legia, że można ją nazwać najsilniejszą. Silne Legie zdobywają Mistrzostwo Polski, nie prowadzą 9 punktów w tabeli na 12-13 kolejek do końca, tylko wygrywają Mistrzostwo. To są silne Legie. Także ta Legia dopiero musi udowodnić, że jest na tyle silna, że na koniec będzie miała przewagę nad innymi, że zdobędzie to, co nas interesuje. W tej chwili możemy tylko patrzeć na następny mecz, który już jest w niedzielę i nie dać sobie w żaden sposób stracić koncentracji i należytego podejścia, bo każda drużyna w tej lidze jest w stanie to wykorzystać. Każda drużyna, którą my zlekceważymy, jest w stanie to wykorzystać. Co więcej, nawet w momencie, kiedy gramy dobrą piłkę, dobry mecz, też możemy przegrać z każdą drużyną w tej lidze, więc tyle bym powiedział na ten temat. Paweł jest od początku dla mnie w bardzo dobrej dyspozycji. To jest człowiek, który na pewno zawsze drużynie daje dużo, dzisiaj szczególnie dużo, bo strzelił bramkę, która była tak ważna. Natomiast jego profesjonalizm, jego osobowość, jego wartość ludzka i piłkarska jest dla mnie w ogóle niekwestionowana, nawet po meczach, w których wszyscy inni uważają, że jest poniżej. Także nie mam w ogóle wątpliwości co do tego piłkarza, natomiast nie będę jakby się wcielał w rolę selekcjonera.